Czy to ma być odpowiedź poprawna politycznie? Studenci są mili, są różni, są grzeczni, są bardziej agresywni, ale ogólnie są bardzo mili. Byłam w dziekanacie raz i sprawa poszła, załatwiłam ją bardzo szybko i było właściwie bezproblemowo, więc uważam za współpracę z dziekanatem za dobrą. Nie mam jakichś takich problemów z załatwianiem spraw właśnie na wydziale, w dziekanacie i no i nie widzę jakichś takich tam problemów. Mogły być mniejsze kolejki, mogliby lepiej zarządzać tymi kolejkami, bo to przy tym, żeby głupi papierek wziąć, trzeba stać długo. Nie zauważyłam, żeby jakaś współpraca miała jakieś mankamenty. Jak wygląda twoja współpraca z dziekanatem? Dobrze. Na WOŚM jest dosyć fajna współpraca, panie są miłe i nigdy nie miałem większych problemów, nawet jeżeli tam czasami indeks był po terminie, prawda? Ale tak, to wszystko jak najbardziej. Tragedia. Dziekanat uniwerku jest tragiczny, szczególnie dla studentów wieczorowych, ja to mówię i będę z tym walczyć. Są pewne reguły, które ustawione na początku dają dobre rezultaty współpracy. Dogadujesz się z paniami z dziekanatu? Panie z dziekanatu są bardzo miłe i można się spokojnie z nimi dogadać, zwłaszcza z dziekanatu do spraw socjalnych. Dziekanat jest czynny od godziny 7 rano, aby studenci pracujący, miejscowi, którzy z jakichś powodów chcą przed rozpoczęciem swojej pracy zawodowej załatwić sprawy, od lat mogą załatwić te sprawy o 7 rano już poczynając. Są kolejki, a poza tym dziekanat jest otwarty w takich godzinach, gdzie ludzie wieczorowi to są tacy, którzy pracują za dnia, czyli w godzinach od 11 do 13 załóżmy nie mają czasu, a godziny dziekanatu właśnie są w takich godzinach otwarte. Są kolejki? Nie ma. Są. Kolejki są. Znaczy tylko na początku i na końcu semestru. Ale kolejki moim zdaniem są generowane przez studentów. Są nieprzygotowani zazwyczaj przychodząc do dziekanatu i oni generują. Chodzą do dziekanatu i siedzą pół godziny na przykład. Często do dziekanatu nie przychodzę, nie korzystam zbyt często. Nie wiem, nie potrzebuję, więc no. A jeśli jesteś potrzebny, no to zawsze wytłumaczą, nie wiem, pomogą. Ogólnie nie jest tak źle, tylko jeżeli chodzi na przykład w czasie sesji, no to czasami się po prostu stoi dosyć długo w kolejce i nie zawsze można załatwić, co trzeba.